Już za chwilę rozpocznie się dzień trzeci main eventu Battle of Malta. W grze pozostało już tylko 72 graczy, a wśród nich możemy zobaczyć Anitę, reprezentantkę naszego kraju, która na 13 blindach rozpocznie dzisiejszy dzień turniejowy. Tego turnieju znalazł się również Dominik, który odpadł na 116 miejscu. Warto przypomnieć, że za pierwsze miejsce zwycięzca otrzyma 160 tysięcy euro. Dlatego trzymamy kciuki za Anitę, naszą reprezentantkę, która godnie broni naszego honoru.